chciałem serdecznie zaprosić Państwa 30 kwietnia do Grillo Pizzerii u wuja na karaoke. Około godziny 18, tak myślę, 30 kwietnia we wtorek, przed samą majówką, w pubie u wuja. Tak jest. Huberty Michał, chwyszo i wszy. Kto to kurwa widział? Chwyszo i wszy. Tak dużo przeklinać? Chwyszo i wszy. A w dzisiejszym odcinku temat odcinka. Co robisz w majówkę? Jakie masz plany na majówkę? Dokładnie, zapraszamy. Robić żąda basenu i dostępu do morza. Na majówkę podobno będzie pogoda. Dzień dobry, szybkie pytanie. Jakie masz plany na majówkę? Będę spędzać w Wieleniu. Okej. Prawdopodobnie. Czy macie plany, czy tylko w domu, czy gdzieś wyjechać? Tylko w domu. Okej, dzięki. Jest on! To jest ten, który założył koszulkę. Zobaczcie, jak skończył. Zobaczcie, jak skończył, jak założył tą koszulkę. Jakie plany na majówkę? Grill, nie? Macie goś... Bez alko, no bez alko. No wiadomo, nie, bez alko to wiadomo, nie. Ale powiedz nam tak jeszcze, jak cię tu mamy, nie, jako numer jeden fan. Jak ci złamali tą nogę? Za tą koszulkę, czy po prostu... Nie, to kontuzja, odnowiła się stara. Także tak zawsze mówię. Nie za koszulkę, nie. To jest smutne, że przez koszulkę ludzi biją. Cześć, jakie masz plany na majówkę? Nie mam. Ale żadnych nic, żadnych wyjścia z kumpelami, kumplami, nie? To życzymy, żebyś miała. Dzięki. O, gonitwy Romana. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Natalio. Mam takie pytanko, a więc w takim razie jakieś plany na majówkę? Jestem w pracy, spadnij do... Na majówkę w pracy zostaje. Także starajmy się szanować tych wszystkich, którzy podczas gdy my możemy się opierdalać, to oni muszą pracować. Bo nie ma nic za darmo. Masz. Jakie plany macie na majówkę? Bo na pewno macie, jesteście młodzi, piękni, wspaniali. W domu, grill. A tu pani? Też. Okej, dzięki bardzo. Urodziłam w listopadzie, więc ja będę zapewne w domu siedziała. To gratulacje, dużo zdrowia, dużo zdrowia, hej. Jakieś plany na majówkę macie szczególne? Bo gdzie, takie stare śrupy? Jak stare śrupy? Ja bym mógł z wami być na tym samym etapie. Czyli ławeczka, stąd do domu. Tylko ławeczka, tak jest. Okej, to zdrówka życzymy. Bez planów, spontan. A, no to najważniejsze, to życzymy danego spontana. Prawiczaki za lodowisko daliby się zabić, bo już dawno ich skłócił prawdziwy Rawicz. Jest! Święte ciało, ale duże. Aha, całuj, o. Złote, a skromne. I nie uciesz do Bowrawiczu. Tutaj właśnie, i mi się nic nie znają. O, wstają. Nie pamiętam tego księdza. On już nie żyje. Podobno do popiełuszki. Panie, świeci nad jego duszą, tak mówię. I tak najważniejsze jest, ile nas zbierali w Kabona, nie tam. O, tu masz rację, kurwa, no. Instytucja. O, idą. Podobno do ryzyka. To tylko złoto. Ja nic nie uwierzę, Roman, ale widzę pracę tam dla ciebie. Nie. W tym białym habicie. Nie. Powiem ci tak, że dobrze, że moje życie się tak potoczyło. Dobre! Kurwa! Ja pierdolę! Ten na bank nie żyje, nie? O kurwa. To było dobre. To jest Pudzian, ty. Nie? A podobny. Maciej wybierała, zaprezentowała. Pozdrawiamy pana Macieja. Ciekawe, czy jeszcze umie, bo to kurde było... Dokładnie, czy jeszcze żyje, jakbyś takie kurwa kule ujebywał. Jest! O, jest Pudzian. Jest, patrz to, kurwa. Mariusz Buzianocnik! Jak to było w tym? Dałby radę, kurwa. Co zrobił z betonowymi podkładami?
Niby się nie chciało, ja bym tak mógł zrobić, ale mi się nie chce. Nie wiem, ale jak to widzę, zaraz mi się przypomina Burnejka w czwartej gestii. O, ej, a taki hełm? Nie myślałeś o takim hełmie? Dyrygent dzisiejszej imprezy, Andrzej Walus, dzisiaj jakoś ale, nie pana Andrzeja. Tyle wspomnień. Ale nie ma to jak mój Andrzej, wiśniowy sam. Napój dyrektora, napój sołtysa. Oh yeah. Napój dyrektora, i krzaczasty wąs czarny pomalowany. Jak jedną wciąż. Co z Wisa? Dzyndzel, kurwa. Bez tej koszulki, co? Nie, wygląda tak samo. Witam serdecznie na siódmym przeglądzie Śpiewamy pod dębami. A teraz specjalnie. Jakby cię Hubert tam widział, tak jak ja zwłaszcza na akordeonie, na siedzące. Gra moją gitarę. Trochę podobny do mnie jak za dwa lata. Jeden z najlepszych DJ. I ten drugi obok. Nie był Walus? To był pan Pawłowski. Ale no? Podobni są, nie? Ja zawsze, jak byli tacy młodsi, zawsze ich myliłem, tak jakby byli w tej samej sztancy. Dokładnie. Dzięki. No. Ale musisz mi powiedzieć, ile to trwa, nie? Że się rozkręcą dopiero. Zanim napiszesz komentarz, wiedz, że mamy to w dupie, zapamiętaj. Jakie mam plany na majówkę? No. No w majówkę planuję zrobić z rodzicami grilla. Okej, okay, a tu kolega? Ja mam na wakacje pomysł. Na wakacje. Okej. Co robisz na wakacje? Majówkę to komuś nie będzie mnie opiszej. Okej. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej. Zalecam zasubskrybować. A można, jak najbardziej. Od jutra mam urlop. Gratuluję i zazdroszczę. Sprzątam ogród, maluję płot. Najpierw muszę ładnie papierem ściernym wyszlifować. U siebie. Rób jak u siebie. Pod bazę na piękną niebieską farbę, bo robię sobie taki zakątek grecki. A u obcego? Na odpierdol. W domu. Tylko w domu, czy jakiś spacer, czy jakiś grill, czy wyjście do znajomych? Nie, ewentualnie spacer, przyjeżdża kuzynka, także jakieś wspólne jakieś wyjście. Plany będą? Coś jak przyjedzie, to ja coś tam się zorganizuje. Okay. Męża. Urodziny męża. 100 lat, 100 lat. 100 lat zdrówka dla męża. No i 100 lat jeszcze raz. Dzięki bardzo. Zaproszę syna z partnerką na grilla pierwszego. Stół muszę uszykować, dekoracje, muszę mięcha nakupić, kiełbachy. Czyli jest co do roboty? Jest co do roboty, ale potem pół godzinki będzie leżakowania, nie? A potem będę sprzątać po gościach. Okej. Okay. Dobry plan. Wyjazd. A można wiedzieć gdzie? Obrzyk. Ue, byłem parę razy. Fajna miejscówka, mogę powiedzieć, gdzie jest blisko Żabki są, w razie czego. Grill. A tu kolega? Kurwa, nie odpowiedź. Hello darkness, my old friend. Nie wiem, jeszcze nie mam. Jak nie masz? No już za chwilę będzie, więc wiesz. No coś. Żaden grill, jakieś spotkanie ze znajomymi, no coś pewnie będzie, jakieś spotkanie ze znajomymi. Wakacje na polu. Jakie plany na majówkę? Góry. Okej, okay. Jest dzięki, że ty nie nagrywasz piosenki na przykład. Tak. Na przykład piszesz wiersze. Albo jogę uprawiasz. Jestem w pracy w stajni. O, a po pracy w stajni? Może będę w stajni dla rozrywki. Widziałaś mnie nago. Myślisz, że się spasłem? Dzień dobry, szybkie pytanie. Jakie macie plany na majówkę? Spędzam w pracy. A po pracy? No będę odpoczywać po pracy. Wieczorem to program rozrywkowy. Nie chcesz nie oglądaj, jest nieobowiązkowy. Jako, że propagujemy zdrowy tryb życia, jak widać po nas, nie? Wiemy, gdzie Rawiczanie będą na tą majówkę, gdzie się udadzą, gdzie się nie udadzą. Taka spokojna to będzie majówka, tam może z dwoma wyjątkami. I tyle. Dzięki za oglądanie. Życzymy wam bardzo udanej, wspaniałej majówki. Dużo tych wszystkich rzeczy, których nie można mówić przez algorytm YouTube'a. I przede wszystkim, żebyście się odpoczęli w gronie najbliższych, których kochacie i tamte sranie w banie. To tak od Huberta ze strony, a z mojej strony to tak lekko, takiej lekkiej też zadumy podczas święta flagi. Czego kurwa? Na... No i właśnie, dokąd dążymy, tak? Do następnego odcinka, pa! Trzeba było iść na wybory. Nie wytnij tego, nie wytnij tego ostatniego. Tak proszę pana, oczywiście proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki?